Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, część na piątek. Do dalszego studium. Jezus osiągnął zwycięstwo przez poddanie się woli Bożej i wiarę. Rzekł On za pośrednictwem apostoła: przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. List Jakuba, 4 rozdział 7-8. Nie jesteśmy w stanie sami obronić się przed mocą kusiciela. Zwyciężył on świat. Jeżeli będziemy usiłowali przeciwstawić się mu o własnej sile, staniemy się jego ofiarami. A imię Pana jest mocą, mocną wieżą. Chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Szatan drży i ucieka przed najsłabszą nawet istotą, która znalazła chronienie w tym potężnym imieniu. Obronę każdej skruszonej duszy stanowi wszechmocna siła Ducha Świętego. Żadnego z tych, którzy z pokojem i wiarą wzywają Jego pomocy, Jezus nie pozostawia na pastwę wroga. Zbawiciel jest zawsze po stronie swoich kuszonych i doświadczanych dzieci. Z Nim nie może spotkać nas upadek ani zatracenie, ani klęska. Przez Tego, który nam daje siły, możemy wszystko osiągnąć. Gdy przyjdą na nas pokusy, nieszczęścia, nie próbujmy sami pokonać wszystkie trudności, ale zwróćmy się do Jezusa, naszego pomocnika. Są chrześcijanie, którzy zbyt wiele myślą i mówią o mocy szatana. Myślą o swym przeciwniku, bronią się przed nim i mówią o nim, wskutek czego staje się on coraz potężniejszy w ich wyobraźni. Prawdą jest, że szatan jest potężną istotą, lecz dzięki Bogu mamy wszechmocnego Zbawiciela, który strącił go z nieba. Szatan jest zadowolony, gdy wyolbrzymiamy jego potęgę. Dlaczego nie mówić o Jezusie? Dlaczego nie wywyższać jego potęgi i miłości? Pytania do dyskusji. Przejrzyj niektóre biblijne przykłady zwycięstw nad siłami zła przytoczonymi w tej lekcji. Czy w naszych czasach widzimy podobne zwycięstwa? Co możemy zrobić, by częściej odnosić takie zwycięstwa? Co miała na myśli Ellen White, mówiąc o powyższym cytacie o zbliżeniu się do Boga? W jaki sposób możemy to uczynić? Omów w klasie, jak to rozumiesz i jakie są tego efekty. Wyobraź sobie, że jesteś apostołem Pawłem, a ludzie mają nadzieję, że nawet choćby twój cień padnie na nich. Zastanów się, jak wpłynęłoby to na twoje uduchowienie, w jaki sposób możesz się zabezpieczyć przed związanymi z tym zagrożeniami. Dziękuję bardzo.